Nazywam się Basia Kawa, jestem skrzypaczką elektryczną i wokalistką i gram na jedynych takich w Polsce pięciostrunowych skrzypcach elektrycznych zrobionych specjalnie dla mnie przez Johna Jordana w Kalifornii. Się od tego, że jako mała dziewczynka zaczęłam grać na skrzypcach. Pierwszą osobą, która zachwyciła mnie tym instrumentem, był mój dziadek. Był też moim pierwszym nauczycielem gry na skrzypcach. I tak się ta moja nauka potoczyła, że skończyłam studia na skrzypcach właśnie klasyczne w Gdańsku na Akademii Muzycznej, później wokalistyka jazzowa. I jakby myślę, że moja muzyka jest wypadkową muzyki rozrywkowej, muzyki klasycznej i ogólnie mieszanką różnych stylów muzycznych. To było moje marzenie od zawsze. Jak widziałam scenę, jak widziałam muzyków na scenie, to zawsze tak sobie myślałam, wow, ja też bym tak chciała. I to było takie, no dla mnie niesamowicie zawsze emocjonujące doświadczenie, jak widziałam, że ktoś gra, ktoś koncertuje. Stąd jak nagrałam pierwszą płytę i zaczęłam rzeczywiście z nią występować, to dla mnie było takie wow, da się, bo zawsze mi się wydawało, że przecież to jest takie nierealne, żeby napisać piosenki, że w ogóle kto tego będzie słuchał. A okazało się, że ta moja muzyka trafia do ludzi, że to rzeczywiście ludziom się podoba, że ta energia moja ze sceny rzeczywiście ludzi pociąga i to jest takie naprawdę niesamowite, kiedy ja mogę śpiewać, zwłaszcza bardzo lubię swoje autorskie utwory, czy grać swoje autorskie utwory, to jest dla mnie takie niesamowite, jeżeli uda mi się ludzi wciągnąć w ten mój świat muzyczny, w tą moją energię. Ja ciągle jakby jestem w takich fazie poszukiwań muzycznych, można by powiedzieć, dlatego że bardzo lubię jakieś nowości, nowinki. Gdzieś tam w pewnej drodze miałam muzykę klasyczną, ponieważ tak moja edukacja się potoczyła, ale stwierdziłam, że jakby nie zgadzam się na te ramy, które muzyka klasyczna nakłada. Czyli, że trzeba utwór wykonać w jakiejś konkretnej stylistyce, w konkretny sposób, że nawet jeżeli się mówi, że interpretacji, że można się wykazać przez interpretację, ale ja zawsze miałam takie poczucie, że ta interpretacja jest też w jakichś ramach, że na przykład nie można utworu barokowego zagrać w sposób, nie wiem, romantyczny na przykład. Zawsze mnie to strasznie denerwowało, że muszę być taka sztywna, taka elegancka i tak każda nutka musi być taka idealna. Natomiast właśnie dlatego zdecydowałam się grać muzykę rozrywkową na skrzypcach elektrycznych, dlatego że mam takie poczucie, że wtedy mogę cały mój potencjał jakby pokazać. Mogę pokazać wszystkie moje emocje. Mogę stworzyć utwór jakby, który mam w głowie i nic mnie nie ogranicza. Dlatego też bardzo lubię taką muzyczną mieszankę stylistyczną. Gdzieś tam trochę jest zawsze muzyki rockowej, trochę bluesa, trochę jazzu, trochę popu. Gdzieś tam mam też ballady poetyckie zawsze w głowie. Uwielbiam jakieś takie rytmy taneczne, jakieś latynoamerykańskie, to mnie zawsze pociąga i myślę, że z jakbyś takiej mieszanki muzycznej wychodzi ta moja muzyka, dlatego też moje koncerty są zawsze takie bardzo różnorodne. Tak, mam dwie płyty wokalne z piosenkami i teraz czekam, aż uda mi się nagrać do końca płytę skrzypcową. Na razie wypuściłam dwa single właśnie zagrane na tym pięciostrunowym instrumencie i tak mam nadzieję, że mi się uda właśnie wydać płytę w pełni instrumentalną, taką, że będzie tylko skrzypce elektryczne i wszystkie moje kompozycje. Na pewno zagram piosenki z moich dwóch płyt. Na pewno będą najnowsze single, ponieważ one się spotkały z bardzo ciepłym przyjęciem, czyli te single skrzypcowe. One są inspirowane twórczością Lindsey Stirling, więc na pewno jej kawałki też zagramy. Zagramy też trochę coverów, trochę wokalnie, trochę instrumentalnie, a zatem takich wykonawców jak Bowska, Mrozu, Sanach, Ed Sheeran. Także myślę, że to będzie taka mieszanka bardzo, bardzo ciekawa, bardzo, bardzo różnorodna. Serdecznie zapraszam na mój koncert, który odbędzie się tutaj w ciekawej klubo-kawiarni w Malborku 11 lutego o godzinie 18. Zapraszam. A teraz pytanie dla widzów telewizji regionalnej, za które, za poprawną odpowiedź, można wygrać dwie podwójne wejściówki na koncert. Pytanie brzmi, w jakim regionie Stanów Zjednoczonych zostały skonstruowane te oto moje skrzypce?